Prokuratura w Hajnówce prowadzi śledztwo w sprawie polskich aktywistów, którym zarzuca się przekroczenie granic świadczenia pomocy humanitarnej i pomoc w nielegalnym pobycie. Sprawa dotyczy imigrantów na granicy polsko-białoruskiej, których aktywiści mieli rozwozić po polskich miastach lub pomagać im dostać się do innych krajów. Według tego co opiszą polskie media, za takie czyny grozi im nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału oraz zostawić łapki w górę pod tym materiałem. Zapraszam do oglądania. Na polsko-białoruskiej granicy miała działać grupa, która miała pomagać w transporcie nielegalnych imigrantów, którym udało się nielegalnie dostać teren Polski. Jak wynika z informacji, grupa pomagała w celu osiągnięcia korzyści oraz z pobudek ideologicznych. Czterem aktywistom postawiono zarzut ułatwienia pobytu cudzoziemcom na terenie Polski wbrew przepisom oraz w celu osiągnięcia korzyści osobistej dla tych osób poprzez odebranie ich z rejonu granicy polsko-białoruskiej i przewożenie w głąb kraju. Piąta oskarżona osoba miała ułatwiać pobyt imigrantom, dostarczając im jedzenie i odzież podczas gdy nielegalnie znajdowali się gdzieś w polskich lasach przy granicy oraz tłumaczyła im, jak unikać polskich patroli. Jak mówił prokurator prowadzący tę sprawę, osoba ta miała również zapewniać im lokum oraz organizowała ich transporty w głąb kraju. Na przygranicznych terenach działa też grupa Granica, która skrytykowała wytoczone aktywistom postępowanie, chociaż to nie ich członkowie zostali zatrzymani. Aktywiści cały czas działają przy granicy i pomagają uchodźcom którzy zdołają się nielegalnie dostać na teren Polski. Po burzliwym czasie sytuacja z imigrantami na granicy się uspokoiła. Przez ostatnie doby odnotowano spadek liczby prób nielegalnego jej przekroczenia, chociaż jak informują służby codziennie nadal dochodzi do kilku lub kilkunastu incydentów. Jak mówił minister spraw wewnętrznych, chwilowy spokój na granicy związany jest z obchodami święta niepodległości na Białorusi, na czym skupiają się służby oraz tym, że na granicy jest coraz więcej oddziałów prewencji policji, które skutecznie zwalczają nielegalne próby. Mówi się jednak o tym, że być może na granicy Polski z Białorusią pojawi się też niemiecka czy nawet grecka policja, która będzie miała za zadanie pomóc polskim służbom. Zachód ma powiem traktować działania Białorusi jako element wojny hybrydowej.